witam Adosów bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Spotkaliśmy się tutaj w znakomitym gronie na początku nowego roku. Już tak gdzieś, no, można powiedzieć, kolejny miesiąc już nam upłynął. Co roku spotykamy się u naszej przyjaciółki Sabiny Modrzejewskiej w Kętach na takim corocznym spotkaniu z hodowcami noworocznym, no ale akurat tak się złożyło, że w tym roku no, niestety zarówno Andrzej, jak i Karol nie mogli pojechać, więc tutaj spotkaliśmy się po to, żeby mniej więcej obmówić to, co mielibyśmy tam razem wspólnie przedyskutować na tym spotkaniu. Zaczniemy od, może niech panowie się pochwalą swoimi wynikami w oddziale Wieluń. W tym roku, w zeszłym sezonie, 2017 rok, może oddamy głos Andrzejowi, pierwszy zacznie. Najstarszy. Najmłodszy. Najstarszy, ale najlepiej wygląda. Dobra, no witam hodowców wszystkich. No sezon u nas minął, co tam dużo mówi, dobrze. Gołębie poleciały pięknie, straty małe. No, trzeba się przyznać, że Krzysiek troszeczkę pomógł, bo lecimy od 5 lat na produktach Krzysia, Purytan. Także i nie ma, gołębie zdrowe, nie ma żadnej choroby, nie ma adeno. Chłopaki narzekają, że po pierwszym locie już chyba zrezygnują, bo adeno, część gołębi padło. Dużo upadków było to w tym roku szczególnie. No, a u nas, no u mnie od jak żeśmy zaczęli od 5 lat pewno już, albo od 4. Ale my żeśmy zaczęli z Kamilem w 13 roku, a ty rok później. Rok później, no to jest... Słowy na młode już w 13 roku, a ty rok później. 4 lata, jak oni... Adeno u mnie na przykład na gołębniku, adeno to nie wiem co to jest adeno. Ludzie mówią, że jakieś tam adeno jest, ale co to jest adeno, to my nie wiemy co to jest adeno. Ja nie wiem. Ja tak przepraszam, że ci przerywam, ale tak właśnie dzisiaj spotkaliśmy się gościnnie u Andrzeja, tutaj właśnie w domu. To przeważnie u mnie, nie? Tak, zawsze spotykamy się u Karola, natomiast tu widzę, że piękna szafa z pucharami. Pozwolę sobie tutaj przezacytować z daleka. Pierwszy PZHGP oddział Wieluń, 2017 rok. Pierwszy lotnik gołębi dorosłych. Proszę bardzo, gratulacje. Druga statuetka, PZHGP oddział Wieluń, 2017. Drugi lotnik gołębi dorosłych. O, tutaj proszę bardzo, znowu PZHGP oddział Wieluń. Trzeci lotnik gołębi dorosłych. I tutaj proszę znowu. O, no trzecia lotniczka gołębi dorosłych. Ale jeszcze są dwa samce, 5 gołębi no, dorosłych. Były 3 nagradzane, a w sumie było 3 nagradzane, ale 5 pierwszych samców było najlepszych lotników w oddziale Wieluń. Czyli można powiedzieć, że taki sukces po prostu zmultiplikowany, tak? Że tutaj nie w sumie no, tak, gołąb za gołębie, po prostu Andrzej, tu widzę, że sam. No wybitnie te samce ci no to się, to są gołębie, które mają, pierwszy samiec ma 12 konkursów, dwa mają po 11 i potem jest, dwa mają po 10, bo u nas było, jeden konkurs był zabrany, jeden lot był zabrany, bo nie dawaliśmy na jeden lot. No odwołane był lot. Odwołane. No, to komplet konkursów miałem no i, no i przecież część tych gołębi twoich to było spoza 50, one tam nie były. Dwa gołębie. Pierwszy gołąb, pierwszy lotnik jest spoza 50. To jest puchar, to jest statuetka lotnika gołębia 13339, to jest gołąb z 11 roku, to jest gołąb poza 50. No. Który był szykowany na Brukselę. Brukselę. No, a gdzie ten 46 lotnik twój tak samo, spoza 50, nie? To no, gołębie leciały dobrze. I tym bardziej to jest bardzo ważne, że wszystkie te gołębie to są gołębie, to jest gołębie rodzina. No. To są gołębie, dwa samce, 30 i 31, to są bliźniaki z 14 i to są gołębie po prostu z jednego szczepu. Gołębia, gołębia 93, 46, najlepszy lotnik. O, można powiedzieć, no. Gołąb z dwóch maratonów, konficent miał 2,44. A po tym samcu dwóch synów lata dobrze, a ten samiec z dwóch maratonów, on miał 11 konkursów, bo był na Brukseli. No. Ale się spóźnił, troszeczkę konkursu nie zdobył. Pamiętam, co ci przyszedł później. Na drugi dzień o 12. I z dwóch maratonów, to pierwszy maraton na 7000 był trzeci. A z 6000 był na drugim maratonie, był pierwszy. No, bo za moją samicą był. Moja samica była druga, a on był trzeci, zaraz za twoją samicą. Tak, wybitne gołębie. No tak, fajnie, no co tam dużo mówić. Ale
zasługa gołębi, dobre gołębie, dobre środki, trener dobry. Nie, no oczywiście. Wiele czynników się złożyło. No, nie zastąpi. Wiesz, same środki nie zastąpią ci dobrego gołębia, dobrego ziarna, przede wszystkim karmy i chodzenia. Tak, chodzenia. U mnie gołębie latają, trening gołębi wygląda w ten sposób, że u mnie gołębie zaczynają latać o godzinie w pół do szóstej latają jedne samce, potem latają 20 minut czy 30 samice, przerwa, ja chodzę do pracy na godzinę 18, więc zaczynam loty, znaczy treningi o godzinie 15. Największy, jak jest upał największy, u mnie nie ma, że na wieczór jak się chłodno robi, tylko 15 godzina zaczynam trening, bo ja o 17 chodzę do pracy. No to musi się skończyć, musi wszystko powchodzić, muszą dostać jeść. Zamknięte i o 17 to u mnie jest pozamiatane, a czy i treningi... Wtedy się do Dosi przychodzi. A i treningi wyglądają nie tak, że tam ktoś mówi, że pada deszcz, to u mnie nie ma, czy deszcz pada, czy jest burza, gołębie są otwierane, wypuszczane i gołębie latają i temat zamknięty. I tym sposobem prawdopodobnie przyszedł wynik, no bo jest program od Krzyśka, sam sobie zrobię program. Krzysiek, tu Kamil Kubicki, syn Karola, zrobił program. Ale ja ten program wziąłem, ale ten program upieściłem. Oczywiście, każdemu się to mówi. To, co mi nie pasowało, to wyrzuciłem, a to, co mi pasowało, to rzuciłem. Zrobiłem swój program i mój program leci. I sprawdza się. Sprawdza się i gołębie z tego programu lecą. Tu mi Krzysiek dał tam od tych... Tam, Lisowski, tak? Tak, ale tam było tak zdublowane to wszystko, że mi się to nie podobało. Bo to było za silne. Według mnie to było za dużo energii i mogło... Ta energia, Karol wie, jak się taką energię wyładowuje, jak przyjdzie jeden gąb w konkursie. Dokładnie. Także ta energia... ja się tego programu trzymam. U mnie jest tak, że u mnie jest godzina... To się daje poniedziałek, to się daje wtorek, to się daje i na godzinę, i to się daje cały czas i... No dobra, cały czas na lotach. Opowiedz teraz na przykład, co teraz robisz, no bo to podejrzewam, że też będzie hodowców. No bo mamy koniec do tego, co teraz robisz przy gołębiach. No co robisz? U mnie gołębie są już... Ja sparowałem pierwsze parowanie 10 lutego, u mnie są gołębie w parach. Tylko już są rozłączone teraz, po tygodniu rozłączyłem gołębie z powrotem i... Teraz czekam tylko na pogodę i będę puszczał do domu. No, a jeżeli chodzi o jakieś tam środki, o coś, to co teraz podajesz? Czy one w tej chwili mają jakieś... U mnie okres zimowy to jest program inaczej wygląda, bo wtorek leci sok czosnkowy w wtorek i w piątek. Dwa razy w tygodniu sok czosnkowy, w piątek mineralny, a we wtorek drożdże. Drożdże daje cały czas drożdże. I dwa razy w tygodniu, zimą to tylko jest takie lekkie trzymanie, dwa razy w tygodniu, żeby sobie to podawać. Czyli to, co najważniejsze, żeby go... Mineralnik jest najważniejszy, bo jest dużo witamin. Minerały, aminokwasy, witamina B. A zimą to daje, nic nie daje, tylko tak, znaczy nic nie daje. Na przykład dwa kilogramy pszenicy, 2 kilogramy jęczmienia i 2 kilogramy owsa. I to się zamyka. I okres, zima to trwa 2 miesiące, bo na przykład styczeń i luty, no albo grudzień albo, i tam do połowy. Do grudnia to my już gołębie karmimy dobrze do grudnia, czy dopóki nie spierzą, żeby garnitur szykować na wiosnę, bo jak nie szykujemy garnituru na jesień, na wiosnę, to na wiosnę nie mamy o czym mówić, więc my szykujemy garnitur do połowy grudnia, bo nawet do listopada jeszcze się nie spierzą. Bo na koniec listopada jeszcze nie trudno, chociaż w tym roku się szybko, to znaczy w 17 roku się mocno, szybko się pierzyły gołębie. Ja w grudniu już miałem popierzone. Ale to na przykład na pierzeniu też tam dajesz jakieś te środki od Krzyśka, wtedy to się jeszcze daje sporo tego, nie? No ja to dodaję, to jeszcze lepiej daję wtedy, jak w trakcie lotu, bo wtedy wchodzę i w siarę wchodzę i to na pewno jeszcze, jak skończymy we wrześniu loty, to za gołębie się dopiero biorę, no gołębie muszą... Tyle dostać, bo ile białka potrzebują, żeby wyrzucić garnitur, żeby... No musi się błyszczeć nogowa. Jeżeli my zapomnimy o karmieniu po lotach, to nie da rady, żeby... I przede wszystkim dodatki, bo z samej karmy z reguły... Nie, my gołębie mamy pozamykane w większości, bo u nas tu jest plaga jaszczębi, to wtedy je trzeba wspomagać jakimiś tam witaminami. Dużo grochu, no białka, dużo trzeba dawać, bo wiadomo, że gołąb wyrzuca prawdopodobnie kilkanaście albo kilkadziesiąt piór w ciągu dnia. Bo codziennie, tak. Wysypują się na żywioł, a jak mu nie dasz białka, no to z czego? No to z czego? Musi mieć jakieś, jak
jakieś tam te witaminy, żeby odbudować te pióra. Jak się pióra potem jakieś matowe, to nie da rady. No. Kąpieli nie ma, bo jest zimno, nie da rady wykąpać gołębia, bo jest mróz, no więc trzeba na to jakoś zabrać. No i a jak się obudzimy w marcu, to w maju nie mamy na co wyglądać. No tak, bo a u was jak tam w gołębniku teraz? U nas bardzo podobnie. Andrzej już odłączył, ja rozłączyłem dzisiaj pary, bo też połączyliśmy w zeszłym tygodniu we wtorek chyba, czy w środę, czyli siedziały też 5 czy 6 dni. No tam zawsze problem jest trochę z młodymi samcami, bo u mnie takie są bardzo awanturne te młode samce i niektóre samiczki po prostu wyrzucają styl, trzeba go przyzwyczaić, że ma partnerkę, wiesz, no. Także no, to normalne, to wiesz, no. My to, że jesteśmy przeciwnikami w sporcie, czyli w puszczaniu gołębiami, to ogólnie to jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi i tutaj jeden drugiego zawsze wspiera, pyta się, jak coś tam dolega gołębiowi, czy coś, to co tam zrobić, albo co ty robisz, może u siebie się zrobi na bardzo podobnej zasadzie. Zimą karmienie delikatne, trochę mineralwitu podaję, ja tak samo, z tym, że ja nie robię żadnej zalewy czosnkowej, wszystko jadę od ciebie, nie? Miałem ten czosnek mielony na przykład od ciebie, to sobie podawałem trochę oleju czosnkowego. Ja jeszcze dodatkowo oregano podaję. Ja oregano, oregano to podstawa, bo nie mam z czym wymieszać podstawowych tych środków, to oregano jako tylko osuszać, tak. No i to tak samo, no, delikatniej tylko wszystkiego po troszeczku, czyli generalnie, żeby gołębie nie straciły kontaktu z odżywkami. No i hodowcy mają problem na przykład, mówią, że potem na wiosnę puszczą do pary i ginie im tam połowa jajek albo jedna trzecia. No więc już powinni sobie z naszych doświadczeń, z mojego i z Karola, powinni robić, że młode gołębie, roczne gołębie powinno się puścić na gołębnik rozpłodowy tydzień wcześniej albo kilka dni, żeby sobie młode gołębie rozmieściły półki swoje im poszykować. Ja tak robię na przykład, teraz mam rozdzielone pary, ale 1 marca puszczam młode gołębie roczne, samce, wszystkie na gołębnik i puszczam im samice i pobiorą się w pary, każdy sobie półkę pozajmuje, a po 4, po 5 dniach, po tygodniu puszczam stare gołębie na gołębnik. To samo jest u mnie. Bo tak stare, to... stare mam zabierane i młode obierają sobie półki i w taki sposób się to robi. A tak to młode se nie znajdą gniazda, bo stary samiec se potrafi zająć 3, 4, 5 celi. Dokładnie, albo w słupku, albo w poziomie, albo w pionie sobie gdzieś tam. Nikogo jest problem. Nie puści nikogo. Tak samo jest problem, nie? A tym bardziej, że wiesz, jak go... Prawa przyrody i natury. A ty wiesz, jak się go pobudzi, tak jak w tej chwili, no ja na przykład teraz przed tym trudnym parowaniem, to pobudziłem je trochę i tam zacząłem katozalu dawać więcej. To je tak pobudziło, że wariowały, nie do swoich półek wskakiwały, wiesz, no rzeczywiście to pobudza, nie? I musiałem wycofać znowu, bo mówię, jak je bardzo pobudza, zapowiadają mrozy z powrotem, nie? Ale szybko pobudzają te środki. Powiem ci, że ja teraz robię tak drugi rok, no to też nie mam sparowania. Karol... Mówię, jak jest na 80 jajek, jak 10% się trafi czystych, niezaparzonych, to jest katastrofa. Trafia się 4, 5, to jest wtedy super. Ale już jak się trafia 10%, to hodowcy mówią, że to jest dobrze. To dla mnie już jest dużo, także... No ale całą zimę też na tych środkach się jedzie i to jest podstawa. U mnie, jeżeli chodzi o wyniki, to powiem w taki sposób. Tą kategorię, którą nie wygrał Andrzej, to wygrałem ja. Tak, no ja obserwowałem właśnie wyniki na tu gdzie wymieniali po prostu. A tu gdzie Andrzej był pierwszy, to na przykład ja byłem drugi i było odwrotnie. Także no my tutaj żeśmy brylowali, zbliżone trafił się tam jeszcze między nami Irek Tulejski, taki dobry hodowca, który u nas teraz skończył hodowlę. Pozdrawiamy Irka. Ze względu na zdrowie zakończył hodowlę. No niestety, tak czasami bywa, sprzedał gołębie, gołębniki, wszystko sprzedał. No udało się wylatać, wiesz, troszeczkę było tak... Sezon stosunkowo trudny i na gołębie dorosłe, i na gołębie młode, bo słychać było po oddziałach, że duże straty mieli. U nas jest co? U nas to jest ciekawe, że po długim czasie przychodzą nam gołębie. Po tygodniu, po dwóch tygodniach dociągają się te gołębie. Nie wiem, czy ja to jest zasługa, bo mnie na przykład kiedyś nie wracały tak dużo gołębi. Nie wiem, czy po prostu dużo sił im wystarcza po tych środkach czasami tak samo, czy po prostu tak je ciągną te środki, że do tego wracają. Nie mam żadnego pojęcia, ale no, nie było dużych strat. Gołębie wracają po długim. U mnie, bo myśmy mieli bardzo duże straty na pierwszym locie, to znaczy na dorosłych, na trzecim locie ogólnopolskim, albo bo my żeśmy dwa loty byli do tyłu, bo nie poszły gołębie. A na trzecim locie u mnie na gołębniku, na nie wiem wtedy ile było, albo 90 było, to miałem 30 albo 40 w pierwszym dniu. Takie baty były, że... Ale wróciły. Ale gołębie wracały po dniu. A bardzo ciekawa sprawa, bo gołębie po trzech tygodniach wróciła samica, która przyleciała z metrowym sznurkiem.
Jeszcze z Patykiem. Jeszcze Patyk był, nie? Tak. Ktoś złapał i trzymał na Jastrzębia. Po trzech tygodniach przyjechał z takim sznurkiem i po odpoczynku na czwarty albo na piąty lot poleciała i jeszcze zrobiła kilka konkursów. Także... No a jak, Andrzej, u Ciebie przygotowanie teraz na przykład do sezonu lotowego? Jak pobudzasz gołębie? No bo tak żeśmy powiedzieli o zimie, o wszystkim, a tak, no parowanie, wiadomo, no, parujesz gołębie młode najpierw, żeby tam się nie pobiły ze starymi, a jakie środki tam zaczynasz na przykład używać? Może wiesz, jak mi tam nie chcesz powiedzieć, to przed kamerą nie powiesz. Wiosna. A co tam, no środki? Środki to ja mówiłem, cały czas wchodzę już pomalu, wchodzę w swój program. Aha. Bo już przed, no, tam, przed składaniem jajek już trzeba gołębie zabezpieczyć, już wchodzimy w program, który będzie program rozpłodowo-lotowy, bo do lotowego to jeszcze daleko. Mhm. Lotowy program to dopiero wchodzę, tak jak biorę od Krzyśka, jadę czy tam od Ciebie, już biorę środki tylko do rozpłodowo-lotowe, a potem na lotowe to dopiero biorę w maju. No, bo to, a teraz to normalnie, no, to, no, musiałbym program... Nie będę, no po prostu nie wiem, nie pamiętam, ale program musiałbym zdradzić, jaki mam. Nie. No. Nie, podstawowe środki to wiadomo. No, podstawowe. To a jeżeli kogoś interesuje, to nie ma problemu. No. Telefonik wykonuje się i bardzo chętnie chciałbym, na przykład, jeżeli ktoś leci na środkach Krzyśka tutaj, to bardzo chętnie mu pomogę i pewno. No, już tu nie jeden skorzystał z tego, bo. Brali ode mnie chłopaki gołębie z Pabianic i z Bełchatowa i pytają się i chcą i z wielu tego, z Namysłowa chłopaki brały gołębie i też już tam gdzie byli na stoisku, tak. I mówią, jeżeli lotujemy na tym programie, na tych środkach, a dobrze lotują, bardzo się interesują tymi środkami. Moje zdanie, co będę mówił dużo? Dla mnie jest dobre, nie szukam daleko, mam blisko, co będę jeździć? Przede wszystkim w dobrych pieniądzach, no nie ma się co oszukiwać. A tym bardziej, że tak jak Krzysiek mówi, chyba nie kłamie, bo środki są produkowane na... Na bazie naturalnej. Witamin, na tych, tak, na ziołach. Gołąb nie przedawkuje, bo jeżeli weźmy się, pomylisz i zamiast jednej łyżeczki dasz dwie, to gołąb wydali i nic mu nie będzie. A taki środek podstawowy to może... Nie ma chemii albo jest jej naprawdę szczątkowa ilość tylko, nie? Jakiś konserwant. No bo takie rzeczy muszą być, albo ewentualnie nazwane... W ziołach nie ma, ale no, w sumie... Ewentualnie aminokwas nazwany witaminą przez Unię Europejską, nie? No to też jest. Absolutnie. Dla nas, już tu kilku hodowców, ja, Karol, tutaj Paweł, tutaj kilku hodowców na tych środkach leci. No i gdzie Paweł w sumie młody hodowca i też zaczyna na tym, no już w zeszłym roku się ładnie pokazywały, przecież już u nas miał takie loty, że na 5 wkładanych miał 4 w konkursie, pamiętasz jeden taki lot, co miał, no to już też, no i młody hodowca w sumie, bo co on ląduje, drugi rok, trzeci teraz. Trzeci, tak. Trzeci na leży, a w sumie zaczął tak lotować. No, ale to wszystko się na razie uczy, bo to trzeba się nauczyć. Na razie to nie tak łatwo jest, żeby się lotować. No i w tym sezonie będziecie lotowali gdzie? W Wieluniu? Tak, oddział powstał nowy, Wieluń Wschód. Siła dość duża. Hodowców jest około 80. Przybywa. Drużyn prawdopodobnie jest na dzisiaj. Wkładaniowych będzie 60 drużyn. No 60 tam coś było, także gołębi, którzy się oferowali na dorosłe gołębie. Gołębi do spisu około 3000, może nawet i ponad 3000. No jak na świeży oddział to tak normalnie, no bo na razie hodowców przybywa nam po trochu, nie? Dobry układ jest z zarządem i z hodowcami z Wielunia. Którzy nam w sumie pomogli w zeszłym roku, czyli w 2017 roku, no dzięki nim żeśmy udało się przejść tutaj pod okręg Częstochowa i udało się przelotować i dzięki nim zawiązać oddział ten Wieluń Wschód, bo no przy ich pomocy, przy ich poparciu i w zarządzie okręgu, no nie ma co ukrywać, bo nam naprawdę dużo pomogli ci hodowcy. No, loty już jest wszystko dopięte na ostatni guzik, lecimy z Wieluniem. Wieluń Wschód i Wieluń, bo to dwa oddziały. No, Wieluń, pod kąt się pomieścimy w kapitanii, tak? Czyli będzie to trzeci, czwarty lot w tych granicach. A co do przygotowań na przykład, to tak jak co roku praktycznie, co to? No przede wszystkim gołębie muszą być zdrowe. To jest podstawa. No ty akurat nie masz u siebie urzędzie, no bo my szczepimy na przykład gołębie dodatkowo. Bo czy Andrzej, czy ja już są poszczepione, czyli... Czekamy teraz, tylko czekamy na pogodę, żeby było na plusie i puszczamy do baru. No i generalnie mówię, tak jak w tej chwili, to po troszeczku wszystkich środków tak delikatnie, no, żeby,
Chyba nie muszę przyznać, że u nas sezon i starych i młodych. U nas sezon starych i młodych wybitny, bo u mnie na przykład po sezonie starych mi zostało gołębi 58 po locie, a młodych mi gołębi zostało 60. Znaczy dobrze. Myśleli, że dobrze, że gołębi do spisu było, starych było 99, no to tam zginęło 30, a tutaj młodych było 100, no to zostało te 40 zginęło. Także połowa nie zginęła, ale że jest dobrze. No nie jest tak, że nie masz czym lotować. Nie, bo jest siła, bo u mnie jest do spisu i do lotu. To nie są gołębie tylko do spisu, tylko do lotu. To są gołębie, które jako młode po kilka konkursów zdobyły i latają. No. Ja na przykład tu, jeżeli chodzi o Krzyśka, to się cieszę, bo on dobre środki produkuje, nie są drogie, środki są w miarę na naszą kieszeń przystępne, bo można sobie porównać środki te z innymi. No, to są tak bardzo zagęszczone. Tak, jest wydajne. Wydajne. Jeżeli na przykład weźmiemy elektrolit, to my tu dajemy elektrolitu 0,2 na litr, a innych środków, na przykład czy z Primy, czy z innej, mniejsza o to, z innych środków musimy dać 20. To jest, jak kupię litr środku innego, na przykład elektrolitu, to muszę zapłacić 20 albo 25 zł i muszę dać na litr tego 20 gram. A tutaj daję 0,2 gram. Wydajne są. No i jakby to było rok albo dwa, to koniec. To nie mam o czym mówić, ale ja już lecę 5 lat i jest dobrze i to co? Nie jest dobrze. No co tam. Widać zresztą po tym. To nie jest wszystko kupione, tylko wygrane. Tak, to dobre wyniki. No wyniki, no jest. A w sekcji to jest oddział, był zarąbisty, oddział duży, bo oddział Wieluń to było do spisu tam około pewno 7 czy 8 tysięcy gołębi. No tak, to jest już dużo. A w okręgu poszło na maraton 7 tysięcy. No to wiesz, na takich gołębie, jeżeli wracały w szpicy, no to chyba gołębie zdrowe i umiał sobie poradzić. To co, nasz czas antenowy pomału dobiega końca, jeszcze tutaj może panowie by nam tu przybliżyli, Karol z Andrzejem, jak tam będzie ich wyglądało przygotowanie do tego sezonu, co będą używali w tą wczesną wiosną z produktów naszych. Może oddam głos na Karolowi. U mnie z produktów to samo co roku od 5 lat. Po odrobaczeniu, po sprawdzeniu gołębi, może nie, nawet nie po odrobaczeniu, po sprawdzeniu gołębi, generalnie po kale jest widać, czy porządny hodowca to widzi po kale, jak gołąb się załatwia, czy może mu coś dolegać, czy nie. Ale generalnie, jeżeli chodzi o zioła na robaki i Korefix, czyli tą mieszankę twoich ziół, to już będzie na porządku dziennym, już w momencie gołębi, kiedy przygotowane są do rozrodu, czyli już w tej chwili ja na przykład zaczynam mieszać te zioła w celu zapobiegnięcia i robaczycy, i kokcydiozie. Zdaję sobie sprawę z tego, że roboty jest przy tym dużo, ale jest to dobre. Nieraz zrobiłem badania w trakcie sezonu, nic takiego. Dobry wieczór. Wnuczek przyszedł Andrzeja. Myślałem, że brał. Tak staro wygląda. A czy tak? No i u mnie to jest podstawa. No później wiadomo, no, przy odchowie młodych wprowadza, przynajmniej u mnie w hodowli, wprowadza się troszeczkę większe dawki już katozalu, troszeczkę większe dawki różnego rodzaju odżywek, typu jakieś multivitaminę, A plus D3, wiadomo, na kościec, na budulę z mięśni. Czyli z tych takich rzeczy, które pobudzają generalnie młode do wzrostu, jednocześnie przygotowują gołębie dorosłe do lotów, gołębie dorosłe nabierają kolorów tak zwanych, no wiadomo, że samcom zmienia się barwa na szyi, bardziej się świecą, jest widać wtedy, że to jest samczyk. Sam sezon lotowy, my mamy plan ułożony praktycznie od 4 czy 5 lat, rok ten sam. Z małymi modyfikacjami, calusieńki czas, zdaję to tak samo egzamin. Podkreślam cały czas, że... No i KTP, czy tak? Używasz tego? To znaczy KTP żeśmy w zeszłym roku używali pierwszy raz jako powiedzmy taki doświadczalny królik. Wychodziło to w niektórych lotach kapitalnie, w niektórych lotach było to za silne. W tym roku będziemy robić w taki sposób, że tylko i wyłącznie będziemy używać tego przy lotach pod wiatr, czyli lotach trudnych i nie na maratonach. Mm. Na maratonach jest za długa odległość, za dużo czasu od wkładania gołębi do momentu lotu, nie?
I z tego, co zauważyłem, nie wychodzi to po prostu tak, jak powinno. Mm-hmm. Tym bardziej, że no niestety... Czyli przy trudnych lotach, takich pod wiatr i ale średni dystans, czyli loty takie, powiedzmy, od 300 do 500 km. Rewelacyjna rzecz, tylko będziemy się wystrzegać, jeżeli chodzi o loty z wiatrem, bo to jest wtedy zasięg. Mm-hmm. Jest to jednak bardzo duża bomba, jeżeli chodzi o witaminę, o wydolność gołębi, bo przychodziły, a przede wszystkim to, co było widać, to bardzo dużo dawały z siebie, bo niektóre gołębie, które nie trafiły na wlot, to spadały i niektórego trzeba było podnieść, bo one rzeczywiście leciały na zabój, nie? Do siebie, czyli do gołębnika. No to było, w tym roku też to będziemy podawać, ale będzie to nadal taki rok troszeczkę może nie przełomowy, w którym nadal będziemy to testować, bo nie będzie to jako środek jakiś taki bardzo, bardzo podstawowy. Podstawowym środkiem to u mnie tak jak było. Katozal, wszelkiego rodzaju ziółka, oleje, innowacji to cały rok. To, innowacji to jest na niby adeno, to bronimy się przed adeno. Dokładnie, ale wiesz, innowacji to praktycznie no, nie ma co wspominać, bo o tym to jest normalne, że to jest najnormalniejszy zakwaszacz, który musimy podawać. To teraz przy młodych, to najważniejsze. Ja myślę, że tego hodowcom nie potrzeba powtarzać w ogóle, bo to jest normalne. O tym nie musimy powtarzać, że musimy zakwaszać wodę, a przede wszystkim to, co Andrzej tu wspomniał, no to później przy chorobie młodych, jeżeli chodzi o innowacid, pierwszorzędna rzecz, kapitalna rzecz w celu zapobiegania. Probiotyków to dużo używamy w trakcie sezonu lotowego, czyli po trudniejszym jakimś locie, po tym to jednak ta odbudowa gołębi, tylko polega na odbudowie samych mięśni, ale przede wszystkim flory bakteryjnej, jeżeli chodzi o jelita, o układ oddechowy, no tu jest podstawa. No my tak samo tego miksu ziołowego dużo dajemy i to nie tylko jako nośnik do posypywania na przykład na mineral bit czy na drożdże, tylko no, na drogi oddechowe bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o utrzymanie gołębi w zdrowiu, nie? A tak to tak jak mówię, te podstawowe rzeczy, katozal, no Matrixa, nie rezygnujemy z Matrix jest, tak, Matrix jest cały czas na porządku dziennym. Mówię, na przykład żeśmy to robili z KTP, jak będziemy robić w tym roku, muszę to jeszcze dojść do tego, bo tak do końca, no zobaczymy, życie pokaże, nie? Mm-hmm. Karol, troszeczkę jeszcze to wszystko, nie to, że program ma, tylko kombinuje, żeby to ulepszyć. Próbuję. No, u mnie troszeczkę inaczej, no na tych środkach katoza, to te podstawowe środki, a ja bazuję znowuż podczas lotów, to bazuję na Tricho, na czym? Na HMB i... Na HMB. No pewno, no u mnie to jest podstawa. No, zobacz, ja na przykład tego nie daję teraz. Andrzej to daje, oczywiście. Mało tego, to tak jak mówię, na przykład kategorię jakąś wygrywa Andrzej, ja jestem drugi, ewentualnie ja wygrywam i my to uzupełniamy i koniec tygodnia całkowicie inaczej wygląda. Tak. No u mnie HMB, no to znaczy ten NO2. NO2 to ja daję cały, że przecież to chyba ja tego biorę od ciebie. Oj nie, dużo bierzemy. Bierzemy. Dużo, ja tego. Ale ja to na tym i tylko że tutaj znowu trzeba. To trzeba. Też wyczucie. Tak, wyczuć wiatr, wyczuć pogodę, bo można z wiatrem no można. W sumie co to jest to NO2? Tak teraz przed tym, no bo. Nitro. No ja nie, Krzyśka się pytam, no bo my podajemy, my wiemy, że to jest. Tak samo dodatkowa energia, ale co to jest w ogóle, Krzysiek? Prosty składnik. Syrop glukozowy, duże stężenie i cały profil aminokwasów i nic więcej. Aha. Tylko generalnie jest tam bardzo stężona glukoza, która jest po prostu no, nośnikiem energii. W czystej formie energia, którą się aplikuje gołębiom. Ja już się przerwie ci, ale ja się przekonałem, że jak nie podałem, to był wynik słabszy. No, proszę. Na przykład nasz kolega, ten Lisowski, Damian, to tak samo stwierdzi, że NO2 to jest podstawa u niego. I jeszcze przy temperaturze dużej i pod wiatr to jest... Proszę bardzo. Po raz kolejny potwierdza się ten sam. Lisowski też tak twierdzi, że przy temperaturze wysokiej... No, ale tylko on nie wie, co to są upały. Ale na przykład Andrzej nie testuje, a ja testuję nowe cały czas. Nie, nie, tak, no. I wiesz, ja wprowadzam, ja się nie boję po prostu testów. Może dlatego, jak mi Kamil mówi, że
Mówi, no... No przepraszam, Kubicki Team Power to wymyślił. Kamil, no, dokładnie, no KTP, no, to się zgadza, że tak. I mówię, no w tym roku też będziemy robić, tym bardziej, że wiesz, no B kategorię udało nam się super wylatać, bo jesteśmy drugimi przetownikami w regionie piątym Opole, także no to jest wynik dobry, jest na 16 czy 17 miejscu w Polsce jesteśmy, no, nie? To gratulacje, tak. No. I jeszcze przy 10 gołębiach, czy przy 12. I jeszcze, no po tych początkowych lotach gołębi było, tych dorosłych było mało, niestety. No taki sezon, w tym roku też mamy mało. 32 mam dorosłe gołębie tylko do lotu, resztę nie masz setki? Nie, setkę do wypicia chyba. No. Nie, ja akurat Andrzej ma, Andrzej troszeczkę inaczej. Andrzej jest starszym hodowcą, bardziej doświadczonym, bym powiedział ja... U mnie się setka trzyma już kilka lat. No, ja więcej po prostu doświadczam. Czasami się przegrywa na tym, no ale po prostu to wtedy się do tego nigdy nie wraca i tyle, nie? U Karola podejrzewam, że jest bardziej rygorystycznie podchodzi do gołębi. To, co wróci po locie albo za dwa tygodnie, to on bardzo dużo gołębi likwiduje niepotrzebnie. No ale nie daje im kolejne szanse. Nie, szansy nie daje. Nie ma. Nie ma. U mnie nie od starszym gołębiom nie daje szansy, bo 3-4-letnie gołębie idą już do odsiadki albo... Do odstawki. Tak to delikatnie powiem. A mnie gołąb, można się dziwić, ale gołąb 7-letni zrobił wynik wybitny. Oczywiście, że tak. Ja tego nie neguję, ale powiedz mi taką rzecz. Jakie gołębie miałeś na przykład w GMP? Same dwulatki. No bo akurat, że mnie trafił w te. Ale to nie jest prawda. To jest to. Nie, no, gołąb dorosły, czyli 6-7-letni, tak jak my w tym roku byliśmy. Nie, no dwulatki zrobiły wynik zarobisty. No więc to mam na myśli. Ja nie mnębuję. Ale sobie, trzeba się podeprzeć od czasu do czasu starszym. Dokładnie. Przyjdzie temperatura albo pochmurna, albo deszcz, albo bardzo upał i starszy gołąb wtedy inaczej to wyskoczy. Ale sam fakt, że starsze gołębie dałeś poza 50, czyli nie wierzyłeś w to, że one tak wyglądają. Nie, wierzyłem. A to jest fakt, że to jest rodzina gołębi wybita, bo tego nie można negować. To jest rodzina, bo w tym roku od Andrzeja sobie wziąłem właśnie córkę taką późną. Ją już mam naparowaną na tego szaleńca z Nationala też. Tą córkę po tym lotniku twoim, co wziąłem. Nie, no to jest nie? Podstawowy gołąb. U mnie z tego podstawowego gołębia 93-46 ja mam 8 synów i mam, nie wiem, ale chyba 10 albo 11 wnuczków. To jest podstawa, to jest podstawa. Że nie dość, że dobry lotnik, to jeszcze bardzo dobry w rozchłodzie gołąb, nie? I to gołębie latają, to się gołębie... I to niby ktoś mówił kiedyś, powiedział, że szelest do 300, do 400. Nieprawda, gołąb lata. Maratony jeszcze lepiej jak 300. No, jemu najlepiej w sumie 500 wychodziły i z maratonów też wybitnie latał. Zresztą on był który? Pierwszy tutaj w tym naszym rejonie środkowej Polski był wtedy w tym locie z Paryża 2 czy 3 lata temu, nie? 3 lata temu. 16 na Polskę. No. Na Polskę całą, a tutaj w tym naszym... Pierwszy. To wtedy był pierwszy. On był na drugi dzień na wkładaniu byliśmy w Bełchatowie wtedy, nie? Co on przyleciał ci? Pierwszy był o 20 przyleciał z Paryża, o 20 odbity był. To było w czwartek wypuszczone o 12 w Paryżu, a w sobotę był... W piątek. W piątek było wkładanie. Patrz. No. Nie, no wybitnie. Wtedy mi zrobiła drużynę, miałem pierwszą drużynę. Pierwszą drużynę tutaj, a w sumie trzecią czy czwartą w Polsce miałeś, nie? Bo on był o godzinie 20, na drugi dzień była samica o 9 i o 12 trzecia. No, bo to było wtedy seria 3 z 5 gołębi. Cała piątka wróciła wtedy z tego. No, gołąb, który ma 7 lat i nie opuścił, nie pamiętam, ale chyba ani jednego lotu. No i latał od ruszniaka. Od ruszniaka. No i w sumie teraz popatrzcie, no ale teraz się popatrzcie, gdyby gołębie były faszerowane chemią, no bo jakby nie było, to te 3 czy 4 lata już też podajesz te środki od Krzyśka. Gdyby to była chemia, to ja gwarantuję, że ten gołąb i wiele tych innych jemu podobnych 6 czy 7-letnich dawno by już było w odstawce. No i gołąb, który w ubiegłym roku był poza 50, tylko miał iść na Brukselę, na te loty dalekodystansowe, a w tym roku idzie do 50 i podejrzewam, że jeszcze te maratony jest, liczymy na to. No po to się daje, że jest nadzieja na to, nie? Ale nie, mam na myśli nawet powracając do Krzyśka środków, że tu jest sam fakt taki, że są to najnaturalniejsze środki, bo nie niszczą gołębi. Nie, gołębie piszą normalnie, nawet wybitnie piszą, bo gołębie praktycznie w grudniu to mamy popiżone. Ja też. W tym roku moja ta samica najlepsza, którą miałem drugą lotniczkę we Wieluniu też,
na gołębinę rosę w 17 roku, no to ona zawsze mi trzymała długo pióra, a w tym roku po tym twoim, tym, co miałem ten kwiat siarczany, to wszystko co wziąłem, cały tam... Ten kwiat siarczany to był dobry na pierzenie. No. Ona jako jedyna gołąb, który zawsze zostawał, a w tym roku w listopadzie skończyła pierzenie. A w tym roku ten kwiat siarczany miał. Jasne. Znaczy nie zamówiłeś sobie? Gdzieś, kurwa, nie. To znaczy jakoś tak minęło, jemu się dobrze gołębie pierzyły, bo w sumie... Co to, no gołębie były zdrowe, jak im tak im wszystko podajesz, to wiesz, to tym bardziej, że wiesz, czy Andrzej, to co nam zostanie z sezonu lotowego, to musisz wszystko spaść, no bo nawet jeżeli się dostanie, bo ja nigdy nie ukrywałem, że jakieś rzeczy od ciebie dostajemy w nagrodę za to, że jakieś tam wyniki się robi, że jakieś tam nagramy jakiś fotoreportaż, coś takiego, to wiadomo, że parę tych rzeczy się dostanie. No to tym bardziej trzeba to szanować, bo to jest darmo. Na to ktoś pracował, a my tym gołębiom wtedy dajemy jeszcze więcej na jesień. One muszą... Nie, no na jesień po lotach to trzeba zadbać o gołębie bardziej jak podczas lotu. No bo tutaj ja cały czas mówię każdemu i wszystkim, garnitur szyjemy i dopiero w tym garnitur będzie dawał efekty na wiosnę. Jak nie uszyjemy mu tego garnituru, to na wiosnę przyjdzie trochę wiatru albo deszczu i koniec, i pozamiatany. Co mamy chronić? Coś ty, no czy to? Mówią, bo no, cały czas mówiłem już tutaj, że gołębie ludzie na obloty, jak jest pogoda kiepska, czy deszcz pada, czy burza, on nie wypuszcza gołębi. No bo on mówi, że gołębie nie frugają albo spadają gdzieś tam, siadają i umywają. Nie ma, u mnie na przykład nie ma z tym żadnego problemu. Czy pada deszcz, czy słońce świeci i jest pół godziny oblotu i temat zamknięty. Nie ma, no jak, muszą latać. One i tak się czują, jak pada deszcz, tak się czują, jakby była pogoda. Latają sobie i nas podziw. Wiesz, Krzysiek, jak się podaje dużo na przykład tych olei takich przeróżnych, czy ten co jest olej energetyczny, ten, no, bardzo dobry środek, jeżeli chodzi naprawdę... Płynie woda po gołębiach jak po kaczce. Poważnie. Czyli ja też robię obroty. My pracujemy rano od godziny 7 i muszę obroty zrobić. Nieważne czy jest pogoda, czy nie ma pogody. Jak nieraz pada 2 czy 3 dni deszcz, no co, nie zrobisz obrotu? Ale rzeczywiście gołębie nie falują na to. No już my żeśmy mieli w tym roku, pamiętasz, był chyba przedostatnia, bo ten lot to był taki deszczowy. Od do Wielunia gołębie przyleciały w pogodzie, a od Wielunia lało. U nas siadały gołębie jak po sznurku. No. Też lała gołębie siadały normalnie, z nieba z wysoka siadały tak, i tak, nie bały się. Coś, nie było żadnych co kilka minut gołębie nie zdążyły zmoknąć. No. Po przelecaniu 60 czy 70 km one nie namiękły aż tak jak gołębie, które by normalnie nie miały tego. No tak. A ile mają pudru, jak wejdę do domu, to trzeba 5 minut ręce być, mają tyle pudru, we wszystkie te pory w ręce aż na wchodzi. Tak, naprawdę super, bardzo fajnie to wygląda. No co panowie, to w takim wypadku co? Jeszcze po jednej herbatce? No, dziękujemy serdecznie. Z rumem. Mam nadzieję, że się zobaczymy w zdrowiu na koniec sezonu 2018. No, jeszcze tam parę rzeczy może powiemy po sezonie gołębi dorosłych, przed lotami gołębi młodych, jakby tam wiesz. Jakby się nam udało spotkać. No, bo z tym czasem mamy 20 km do siebie, to bardzo daleko na dzisiejsze czasy, to trudno się nam spotkać. Ale jeżeli kto kogoś interesuje, to jest środki krzyżkowe są, według mnie są dobre. No. Można zadzwonić do nas, z miłą chęcią się pomoże, zresztą o mnie ludzie już wiedzą, bo no ja na tych filmikach trochę częściej występowałem i ostatnio też występuję niż Andrzej, ale na Andrzej też latam na tych środkach i na pewno nie odmówi komuś pomocy. To jest zadzwon, tak. Oczywiście, że tak. Mało tego, to nie tylko o samych środkach, ale i o programie. Można sobie porozmawiać na temat gołębi, jakie gołębie, można czasami wymienić się gołębiami, nabyć, bo to takie kontakty trzeba utrzymać, nie? Bo wiesz, samo wychwalanie środków twoich to też do niczego dobrego nie prowadzi. Bez gołębia, bez ale same my się nie chwalimy środkami, my opieramy się na wynikach. Środki są podawane, oczywiście, ale jest wynik. Ja zawsze mówię Andrzej coś takiego, że materiał, hodowca i gołębnik jest podstawą, ale te 2 czy 3 minutki te środki zawsze nam dają. No pewnie, i szczęście. No pewnie. I dlatego się wygrywa, dlatego się ma pierwsze, drugie, trzecie, gołębie, serie, wszystko. Bo to jest ta malutka minutka, której nieraz się mówi, że po prostu no troszeczkę dobrze, ale trochę za mało. I trzeba jeszcze zmotywować tutaj kolegę Krzyśka, żeby jeszcze te środki jeszcze lepsze produkował i więcej.
I tanie się zachodzi może trudno. No. No bo w sumie cenowo to praktycznie jakby cały czas, nie? Jakby tak, się... Tak, tak, jakby to się... Znaczy ja jeszcze chciałem tylko wtrącić w tej chwili, bo żeśmy zapomnieli o podstawowym środku, jeżeli chodzi o utrzymanie gołębi w zdrowiu, jak Trico Extra. No to ja mówię cały czas, tak, ja mówię. No, bo Trico Extra jednak jest podstawą, wiesz, tak się o wszystkim mówi, bo tak, człowiek chce powiedzieć o czymś i nagle zapominasz o podstawowym. Tylko, że ty mówisz Trico Extra, a niektórzy nie wiedzą, co to jest Trico Extra. To, no to już Krzysiek musi powiedzieć, co i na co działa tak szybciutko, bo to... Drogi oddechowe, kokcydioza, co jeszcze? Żółty guzek. No i sama nazwa Trico. Tak jest, żółty guzek przede wszystkim. Oprócz tego tam, oprócz ziół, które tam są zastosowane na Trico, dodatkowo jeszcze są zioła odpornościowe, które mają wzmocnić organizm gołębia. No i jest jeszcze glukoza. Tak, no, generalnie glukoza wpłynie jest prawie u nas w co drugim środku. Począwszy od HMB, NO2, Trico, czyli w Trico również mamy tą glukozę, tą samą, która jest w NO2 i w HMB, czyli mamy dodatkową, cały taki profil energetyczny, naturalny, plus dodatkowo jeszcze jest jeżówka biała, jeżówka purpurowa. Stąd... No, czyli glukoza w tym układzie to nie tylko same środki po to, żeby zwalczyć, ale glukoza, żeby z automatu organizm odbudowywać. Tak, tak. Czasami się zdarza tak, że mam takiego kolegę hodowcę, który powiedział, że nie wierzy w to, ale jak zobaczył po oddaniu przez kilka dni Trico swoim gołębiom, które były bardzo wycieńczone, to stwierdził, że się boją dachu, bo nie chcą mu wrócić do gołębnika, tylko cały czas mu gdzieś tam fruwają. A tym bardziej przy oblotach. Doświadczenie przerwę ci. Moje doświadczenie jest takie, że Trico Extra musimy bardzo już od wiosny podawać, tak. Bo najważniejsze jest przy młodych gołębiach. Tak, tak, tak. Bo jeżeli tutaj już młody, jeżeli ten zaawansowany żółty guzek czy tam drogi oddechowe, to kończy się... Będzie się to kończyło źle później. No, więc to jest najważniejsze. Jest lebiotka, jest jodek potasu. W tym także dodatkowo jeszcze... Jodek potasu, czyli na odkażanie. Tak, tak, tak. No, plus jeszcze jest wyciąg ze skórczego ziela. I to wszystko działa razem w synergii. Zapobiega to, można powiedzieć, na bazie doświadczeń hodowców. Nie tylko Andrzeja i Karola, ale wielu, wielu innych. No, dużo. Także, że to jest no, skuteczne i pomaga hodowcom. Bo ja na przykład to, ty jak podczas lotów, to Trico Extra podaję wspólnie z Innowacitem. Bo ten Innowacit to jest tak samo, to jest środek, który na ten, nie? Tak. Bardzo, pomaga. No, generalnie to on zakwasza wodę i to jest no. W kierunku utrzymania. I tam w tym programie, co Kamil wymyślił, ten program, to tam było Trico Extra z Innowacitem. Tak, i ja cały czas ten innowacyjny. Tylko, że wtedy, no ja na przykład jak podajemy, to podajemy wtedy pół dawki tego, nie? Żeby nie kumulować tego. Bo no bo wiesz, innowacyjny jak w całej dawce to jest bardzo mocno. Nie są podane, bo teraz dużo kwasu lustrowego.